Dzień dobry dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na speedrana 5-0. Gramy na 3 minuty póki co. Szybko zawodnicy przychodzą po tym czasie. 2523 ranking. No i jedziemy z tematem. Mamy tutaj schematy obrony królewsko-indyjskiej, więc grajmy je, a może z gońcem D3 tym razem sobie zagram? Dlaczego by nie? Niech to będzie w ten sposób rozgrywane. Przeciwnik zagrał F5. Możliwe, że pójdzie teraz ruch F4. Nie poszło. Skoczek G5 zagrajmy, żeby wejść tam na E6, coś spróbować zamieszać. No właśnie, pytanie, czy ja tam zamieszam. Taki ruch mi się też podoba, ale nie wiem, czy on do końca jest ok. Może F3 po prostu, wstrzymamy tutaj tego pionka. Czy taki ruch pójdzie, nie wiem. Spróbuję zagrać tu. Ok, przeciwnik próbuje mnie tutaj z tej strony podgryźć. Zagranie tutaj chyba jest obowiązkowe. Ten pionek oczywiście jest spisany na straty. No ale będziemy walczyć, zbijemy tutaj, czy skoczek zbije? Nie może, bo na D6 potem wisi i zagramy sobie tutaj z atakiem na h6, jeżeli nastąpi f4, no to tu pionek po prostu poleci, ale zostaje para gońców, zawsze coś i teraz pytanie co dalej, Wierzę jeden chyba, grozi na przykład zbicie na f4, żeby tego hetmana odbić. To jest takie troszeczkę, nawet można powiedzieć, niezauważalne z jednej strony, ale przeciwnik jednak skutecznie uciekł. Wieża D1, może skoczkiem tutaj, chociaż wieża D8, a wtedy chapnę tam pionka, więc prawdopodobnie to wieżą zagra tu. Możliwe, że przeciwnik to dostrzega. Być może Hetman C2, żeby tutaj na diagonali mocniej, ci mocniej cisnąć. Hetman C2, B4, B5, coś w tym stylu trzeba będzie grać. Okej, okay. Hetman. Nie, B4 od razu zagrajmy, żeby zagrać B5 i osłabić punkt D5. To będzie na pewno dobry sposób na, na grę w centrum. Przeciwnik próbuje szybko tutaj zadziałać, zresztą słusznie. Jak zagram tutaj, on mi przepcha pionka. Chyba muszę to zbić, ale zaraz, moment, moment, moment. Przecież ja mogę tutaj trzasnąć. Dobra, zbijmy najpierw tu. Ja nie mogę tak teraz, on wejdzie tutaj co? Wtedy dziabniemy tam. Dobra, mam wzięcie pionka. Odbicie pionka w dobrej wersji, więc. No ale zaraz, on mi zbije tu. Przecież zbijam tak. Skoczka. On hetmana, ja tutaj, on z szachem tu i mam. Mam przewagę. No więc myślę, że przeciwnikowi tutaj teraz ta taktyka nie wyszła. Jestem tego teraz w tym momencie pewny. Jeszcze goniec C3. Bicie tam to w ogóle będę chyba dobry. Bicie tu. A, wymiana. No to może nie stracić. Ok, może tego nie stracić. Jak pomyśli? Goniec C3 chyba trzeba grać. Um... Zbił jednak. Dobra, zbijamy. Moment. Ja tego nie przemyślałem. Przecież jak ja zbiję tu, to on na końcu bije mi skoczka. Racja. Ten skoczek gdzieś ma odejście. Nie wiem, ale zbicie tutaj jest chyba obowiązkowe. Wieża tu niestety mnie martwi, bo ten skoczek. Uuu, bardzo mnie martwi, będę musiał wybić. A, dobrze. Jak on zbija, to ja mam po prostu taką zagrywkę. Zobaczcie, mam pionka więcej po całym tym zamieszaniu. Wyszło nieco przypadkowo, ale to z konsekwencją, oczywiście, jakiś tam. Tutaj grozi ruch. Dobra, muszę chyba lecieć tędy wysoko, żeby król miał furtkę. No, szach, jak najbardziej, zagrasz tutaj. To oczywiste jest. Eee, spróbujemy tak. On zbije pionka. Eee, I teraz myślę, że tak. Po prostu grozi goniec na C3. Zawsze po takim ruchu też mam bicie, w razie czego taktyka działa. On myślę, że wieża C2 musi zagrać. Wtedy też mogę równać tego pionka. Ewentualnie rozciągnąć pionka H5. Ten goniec też mi miał fajną furtkę w razie czego. Eee, Okej, okay. niech będzie. Niech będzie ruch H5, mimo wszystko. No, król odszedł dobrze, to mu trzeba przyznać. Taki ruch to tu. Jeżeli zgarnę te dwa pionki za tego, no to mogę myśleć o wygranej przy takim pionku H5, który stoi na białym polu. Yy, no dobra, teraz pytanie, co dalej? Mój drogi kawalerze. Um, hmm. Tak, zagram nie bardzo. Dobra, niech będzie B5, bo zawsze mam ruch wieża D5. Gonić się rozciągnie, podejdę królem. Wieża D5, on może podejść w sumie królem. Teraz to dopiero dostrzegłem, niestety. Aha, mogę, mogę dać szacha i wziąć tego. Dobra, nie ma strachu. Biorę tego, on mi biorę tego pionka. E I może tutaj na tego pionka będziemy się zasadzać tędy. Okej, okay, i na tego pionka. No tak, on pójdzie we 5 szacha trzeba dać. ma mało czasu. E tam królem podejść nie mogę. Spróbuję coś w tym stylu. Przypilnować tu i zagrać gońcem na F8. A tu. Ups. Ups, 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 ups. Dobra, no tutaj muszę, tu on zagratuje, tu jakość, dobra, ratuje partię na szczęście, ale mm, no niestety nie popisałem się tutaj tymi zagrywkami. Jak zaproponuję remis, to przyjmę, a jak nie, to prawdopodobnie wygram na czas. Może zbić. Jakby zaproponował, bym przyjął, tak to już jest na tym czasie 3 plus 0. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. O Polak, witam serdecznie Polaka, rodaka! Dimitri ciekawe. No dobra, skoczek na F3. System zamisza w obronie królewsko-indyjskiej. Cieszy mnie to bardzo. Lecimy z tematem. A6. Okej, okay, skoczek prawdopodobnie pójdzie na E2, i skoczek A5 tutaj będziemy uderzać. No dobrze, skoczek D7, w ten sposób sobie tu gramy. B4 tam najlepszym sposobem na pewno nie jest jakimś specjalnym. Y, tutaj wiem, że się wybija. C5. Tutaj można hapnąć, może Hetman B6 od razu na tego pionka, i tu spróbujemy wybić. Jeżeli wybicie, to możliwe, że nad tym trzeba się zastanowić. A, jest wejście skoczkiem, okej, okay, ale chwila. Bicie. Nie, no dobra, wracamy tu, ewentualnie E6. No, taki ruch, wiadomo, będzie grany. E6, niech stąd ucieka ten skoczek. Mm, I po prostu wracam tutaj. No, dalej atakuję. Bicie, bicie. Ewentualnie skoczkiem. Tego bicia się nie boimy kompletnie. Tego tym bardziej się nie boję. W ogóle taki ruch mnie bardzo zastanawia. Jest to bardzo kuszące, ja z tego skorzystam. Weźmiesz jakość, mogę zbić skoczkiem yy, i tu będę miał bezpiecznego króla, ale jak zbiję królem, będziesz tu, dobra, zbijam skoczkiem. E, no bicie oczywiście, yy, bicie pionkiem tym, żeby tu trzymać H7. Yy, chcę odbić tego, mam pionka więcej za jakość. Yy, tak intuicyjnie do tego podszedłem. Goniec czarnopolowy, mam nadzieję, że zrobi robotę. Yy, mi się podoba. A czy to jest ocena dobra dla czarnych? Ciężko stwierdzić, myślę, że biedy nie ma, no. Biedy chyba nie ma. Goniec silny, zawsze jak skoczek zagra, tak, mogę tym gońcem czmychnąć. Tego pionka trzeba póki co chwilę popilnować. Ja na jego miejscu coś takiego bym próbował. Dobra, goniec D7, goniec musi grać. Bez dwóch zdań, ten pionek jest broniony, jasne. I tym hetmanem chyba trzeba z drugiej strony popróbować po czarnych polach. Ewentualnie, tak, 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 ja widzę to, widzę, widzę, co chcesz mi zrobić. Wracam spokojnie. Ewentualnie tutaj, tutaj, zobaczymy Król zrobił roszadę Ciekawe Spróbujemy tak, żeby postraszyć go B5 Jeszcze tego ruchu za bardzo nie chcę zagrać Bardzo fajny ruch by był tu Dobra, postraszymy go Hetmanem Skoczek odejdzie, to w ogóle tam będzie bajka Goniec C6 już może się rozciągać Skoczek przejdzie ten... Wow, co on tutaj wyprawia? Powiem szczerze, zostawię tutaj tego pionka, niech on sobie coś wybije. Ja tam grożę po prostu zaraz matem. Goniec na H2. I wydaje mi się, że przeciwnik ma problem. G3 chyba trzeba grać, ale wtedy mam strzałkę, strzałkę, strzałkę. Król tu. Bicie, i tu w ogóle tam wejdzie fajny motyw. W takim razie biję tu. Jeżeli tak, to tak. Rozciągnie się goniec, zobaczcie. Goniec, potwór. Ten goniec jest potworem w tym debiucie. Jasne, taki ruch jest. Muszę zagrać tutaj na G5. No Tobicie według mnie dla niego będzie. h, tutaj możesz zagrać. Dobra. Dobra, 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 dobra. Ale to dobra. On zagra tu. Nawet nie. To ciekawe. Niech, niech nastąpi szach, tu bicie ewentualnie jest, tutaj groże, król H2 czy król H1. Król H1 to mam takie opcje wybicia, ale wprowadzić chyba muszę wieżę kolejną. No bicie w ogóle nie jest dla mnie jakieś tam, mm, jakieś tam chyba groźne, po prostu wybijam pionkiem. Zagram tu hetmanem, no wiem, że pionka on tak jeszcze może, słuchajcie, zagrać. Spróbuję także mieć taką opcję. Zatkał się tutaj, dobra, zatkał się tu w pożądalu, tutaj jakieś szachy grożą, tutaj grożą, może tak i tu, nie no chyba muszę to w ogóle wybić niestety. Pytanie co on mi może dalej zrobić i czy w ogóle może zrobić, może wieżą wysoko pójdziemy, żeby, nie tam to nie, ewentualnie B5 zagrać, ale nie liczyć na tego pionka, raczej tutaj coś chcę zrobić. E, trochę może gdzieś tam wypuściłem, aczkolwiek wydaje mi się, że fajnie to wszystko wyglądało. No, wymieniać nie mogę. Ewentualnie tak zagrasz pewnie, co? Albo jeszcze lepiej. No właśnie, zmuszasz mnie trochę do cofnięcia się do obrony. Bicie, bicie. Aj, tutaj wieża. Ale nie, to i tak dobrze działało. Tutaj grozi bicie, a może teraz tak go spróbować. Żeby jedną wieżę wymienić, to trzeba zrobić koniecznie. E, I tutaj, coś w tym stylu. Skoczek, jakby się fajnie przestawił. Tylko, właśnie nie za bardzo mam gdzie go przestawić. E, tutaj szach, on hetmanem. Ja przejdę tu, no, nie, nie bardzo. A jak tak? E, trochę ryzyka, dobra, no 18 sekund. da mi szacha, ja przejdę tak. Mam zawsze szacha, tak, widzę, 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 tu będę za zasłonkę, albo tutaj, oj, źle, widzicie. Jednak, jednak podstawiłem to, jednak to podstawiłem, bardzo to podstawiłem. Oh. No, miałem wygraną, wygrana była niestety, o, dobra, tutaj to już nie ma co liczyć. No tak, szkoda, szkoda, bo partia według mnie była wygrana. Nie docisnąłem. Dobra, spróbujemy rewanż. Dobrze mi tam się grało. Coś tutaj nie wyszło, coś tu nie wyszło. Trzeba było coś tam przytrzymać. Szkoda mi tej partii, niestety. No ale tak to też już bywa. Niech będzie ruchę cztery. 4 Dlaczego nie? I 4 wszystko gra. Koniec tu, przejdziemy do takiego wariantu trochę innego. W sensie to wyszło z, też z tego, z, ze słowiańskiej. E, ostre rzeczy tutaj się dzieją. E, jeżeli bicie tutaj, no ale nie poszło. E, no tak, e, myślę, że tu właśnie, czy tutaj. Przytrzymamy go przy tej ruszadzie, niech będzie goniec c 3 Goniec też C3 byłby chyba całkiem ciekawy. Jest to trochę inna wersja, możliwe, że lepsza dla czarnych. C3, C6 jeszcze było utrudniało wyjście skoczkowi. I zostanę wtedy bez pionka, co? No właśnie, dlatego goniec C3 trzeba było grać. No dobra, jeżeli zbijesz tu, no to wybiję, będę bez pionka stał. A, jeszcze lepiej. Jakoś podstawiłem. Niestety zobaczcie. Podstawiam. Mm, tutaj strasznie. Mm, strasznie podstawiam. Spróbuję tą wieżę rozciągnąć, zagrać H5, jeżeli się uda. Wieża musi podziałać. Koniecznie. Wieża H4. Dobra. Wieża działa. Ten będzie gdzieś tam musi sobie uciekać, a wieża będzie myślę, że aktywna. O ile, o ile będzie aktywna, ile, na ile czasu, to też jest istotne. Hmm. Właśnie tam pionek wisi. Spróbujmy tak i tak. Coś w tym stylu. Może G3. G3 mi się trochę nie podoba. Będzie skoczek D4. Jeśli tak, to chyba tak. Też tak można spróbować. Czy ja tu nie łapię Hetmana po tym posunięciu? Jeszcze nie. Chyba łapie, co? Chyba łapie po F4. W bronie wieży. Chyba przypadkowo się udało złapać tego Hetmana. Patrzcie, Hetman w ogóle nie ma pól nigdzie. Koniec, koniec A3 się przydał, jak widać. Jeszcze Hetman tego pola broń. Żeby było ciekawie. Że taki ruch. Um, ale to wtedy trzasnę tu. Tak, może wtedy uciec tu, ale trzasnę tu i też przewaga. A, wziął. Okay. Zawierzę. No dobra. Jak to wygląda? Wygląda to dobrze. Będzie tak. Skoczek pilnuje. Jakieś takie zagranie mi się szykuje, żeby wziąć tego skoczka. Tutaj skoczek dobrze broni. otrzaskamy, trzaskamy pionka, wieża tu, G4. Ważne, żeby nie wpuścić żadnej figury. Wezmę teraz tego. Biorę. Tak, jeżeli zagra tak, to tak. Tu się też wszystko trzyma. Idziemy pionkiem. No i pionkiem. Tu jak zbiję, to OK. No dobra, wracamy hetmanem i tyle macie, tu się broni, lecimy pionem następnym. Będzie tak. Jak będzie taki ruch. ok spróbujemy wymienić. Bardzo chętnie zagram rewasz. Przeciwnik chyba odrzucił. To lecimy dalej. 2634, pięknie, ale mamy przeciwnika D4. Lecimy ze swoim. G6, dobra. Ok, pewnie G3, nie? Goniec G5, tak, też można. Niech będzie H6. D6, ok. Wszyscy zadowoleni. I skoczek H5. Tutaj trzaśniemy od razu tego końca. Posunięcie F5 mi się tutaj bardzo podoba. Trzymać G4 i C5. Nie wpuścimy nigdzie skoczka. Ok, skoczek. I skoczek na F6. Tutaj trzymamy mocno. Ok. Ciekawe. Tak i tak się rozbrykasz. Dobra. Przytrzymamy to. No tak, widzę, 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 widzę. O kurczaczki. Jakieś takie odejście zrobię, muszę bronić. To możliwe, że coś tu niefortunnie poszło z mojej strony, ale tak jakbym zagrał. Dobra, tak spróbujemy otworzyć grę, żeby Hetman też miał swobodę. Jeśli tak, to super będzie, ale on tak nie zrobił. Zbiję tu, ja muszę tu. Dokładnie. E, tam pionka mogę sobie oddać. E, no dobra, wieża B8. Tutaj zagrasz? Zagrasz. będzie tak. Dobra, za cenę piona chyba jest nieźle. Skoczek tu wprawdzie, wieża B8 stoi. Jakieś tutaj dymki małe, może, może, może. Zrobił długą, okej, okay, no wskakuje tym skoczkiem do środka. Coś tu Hetman chce mnie oszukać, widzę tutaj jakieś bicia, ale tu będzie strzałka, ale tu będzie strzałka. Tu mnie kusi ruch taki. Taki, taki. Nie, no to już będzie chyba trochę przegięcie, dobra, idziemy na całość, lecimy tu. Wybijasz. Słusznie tutaj, tu. Trochę mi się to nie podoba. Czekajcie. Zamieszamy. Niech wybije, ja wybiję, on wybije tu szach i tu. Cyk, tu szacha chyba nie ma. Pionkiem. A, tu możesz zbić. No jasne. Jasne jak słońce. Skoczek wybijam. Przemierzam gdzieś tutaj zagrać. Dobra, trochę się pokomplikowało, niestety. Tutaj wisi. Liczę właśnie na tego mojego końca. Tyle, że co ja mogę z nim zrobić? Tutaj muszę to pilnować. A, szach jest. Fatalnie. Fatalnie pograłem. Trzy piony wolne. Dobra, znowu fatalnie pograłem. Hmm. Właśnie nawet pionka nie mogę obronić, tego trzeba wziąć jedyna szansa, ale to już szansa bardzo kiepska. Tutaj tak, no, tak no. W sumie szacha mogłem dać. Ale to bez znaczenia, bez znaczenia, bez znaczenia, bez znaczenia. O niestety. Jeszcze to podstawiłem. Dobra. Spróbujemy rewanżyk. Silny gość, skup się Krzysztof. Ok, gramy S6. Co tutaj dalej? No, szach jest. Można, można grać różne wersje. Niech będzie taka wersja. Na spokojnie sobie wystawimy te figurki. No Czek. Niech będzie tak. Strzałka, strzałka. E6 to osłabi sobie punkt E6 a może zbije jak nie to pomyślimy co dalej, jeszcze wieża E1 mnie interesuje, na pobiciu zbije tym Okej. Okay. wieża E1 chociaż A3 też można było tu się broni ruch D5 teraz może wisi w powietrzu tak D5 wisi w powietrzu Okej. Okay. Tu tu co? Dobra, najpierw tak. Zobaczymy, czy on wybije w ogóle. Nie wybił. Okej. Okay, teraz tu mam chyba strzałkę. Tak, to jest dobry ruch według mnie. A tu koniec jeszcze zbije. To nie jest dobry ruch. <laughs> Okej. Okay. No dobra, tak. Zbiłeś, muszę wybić, tutaj bijesz. No tak, bierzesz pionka po prostu. Nie mogę pozwolić ci na tyle wymian, mój drogi przyjacielu. A w szachach nie ma przyjaciół podczas partii. Nie ma, nie ma, nie ma. Niech będzie tak. E, nie wiem, to na zasadzie zamieszania, prowokacja też do tego, ucieknę tu. Chcę zagrać B4, ten skoczek stąd musi uciekać. I uciekł na chwilę. Hmm. Może tak, i tu się przerzucę. On też ma taką oczywiście opcję. Po prostu skoczka przerzucę, i tam spróbuję. Ewentualnie też skoczek F4. Dobrze stoi. Tak, jeszcze coś można. No zaraz goniec na F1. E, czy tu skoczek wejdzie? Tam strzelę. Co? A dostanę z szachem. Pląbeczkę. Muszę wybić. E, muszę wybić. I tu muszę bronić. Dobra, jest pionek mniej, ale jakieś tam szanse na pewno się y, mogą pojawić. Mam nadzieję, pozytywne myślenie. Szybko gra też zawodnik, to trzeba przyznać, i dobrze myśli. Skoczek F4 stoi u niego bardzo dobrze. Mój skoczek trochę gorzej, niestety, niestety, niestety. Tu się pojawiają teraz dziurki. Tak, tak, tak. Um, tak, jakaś wymiana Hetmanów. Liczę na to, ale inaczej tam sobie spróbuję pograć. Czy on tu będzie miał jakąś obronę? no, Pospr Spróbuję po prostu postraszyć, nie? I ta wieża, chcesz wymieniać. To jest sprytne, mój drogi kolego. To jest sprytne. Mm -hmm. Bo potem będzie strzałka tu. Aha. F3. Bronimy wszystko. A szacha nie ma. Dobra. Gramy tak, tam jest jakaś groźba. No i co? Nie mogę tu wziąć? Czy coś tracę? Chyba nie. Tu się broni. No właśnie, też tak myślę. Tak. Pionek przypilnowany. Skoczek coś tutaj próbuje. Chyba tu i tu. Chyba cię mam. Tak w sumie mogą też wymienić. B5, świetny ruch. W ogóle te pionki będą zablokowane na Amen. Ok, no wracam gdzieś tutaj. Jakiś szaszek pełne bezpieczeństwo. Król zabunkrowany dobrze. Minuta na zegarze powinno się udać. Dajmy jakiegoś szacha, i tu dajmy szacha. No i trzeba to zrealizować. Król bezpieczny, goniec D3. Tam jest jakieś wejście. No, szach jakiś na E5. Wiadomo, tutaj też sprytnie. Zagrajmy bliżej królem póki co. Może tędy. W sumie ciężko powiedzieć. Eee, wrócę królem. Nie chciałbym tutaj szachów specjalnie, bo tam i tam mam opcję. Hmm. Dobra. Wrócę tu, tu i tu. Mogę chyba się trochę pobawić co. Wrócę. Dobra, wracam tak to już nie męczył, co? Muszę tu spróbować akcji. Tak, to widziałem. Tutaj grozi mat, muszę chyba... Muszę wybić. I tak. Tutaj. Tam szach i tam grozi. O, to ekstra, mam 15 sekund. Nie udało się mata zrobić. Dobrze, fajnie. Gość 2600 na łupadkach i lecimy dalej. Bardzo chętnie chce grać. Cieszę się niezmiernie. Co ty ustawiasz? C3. Tak miękko. mięciutko. Mi, mięciutko gra D5. Zagrajmy. Wymienił. okej. Okay. No to tak. No E5 możesz zagrać. Wracam sobie. Spróbujemy takich sztuczek. Może E6 po prostu. Goniec czarnopolowy jest. Tak, zagrajmy tu, a dlaczego by nie? Może A5 w ogóle też? Naprawdę? To ciekawe. Zagram tak, sprowokuję go do A6 w ogóle. Możliwe, że zagra szybko, nie zagrał. To zagram tak, jak tak, to tak. Przez C5 będę chciał się rozwijać. A jak zbijesz, no to super. Hermann zawsze na C7. On nie ma czarnopolaka. Mi się to bardzo podoba. Dobra. No, gram tak. Próbuję rozwoju. No to widziałem. Tutaj sobie gramy. Zawsze mamy możliwość fajnej wymiany. Białopolaka, jak wymienię, uważam, że będzie ok. Spoko. Tak, może? Nie wiem. Ja jestem zadowolony. Tutaj. Janek jest daleko wysunięty. Jak się uda w, w końcówce go jakoś osaczyć, może tu. Ehm, tutaj chcesz zagrać. Dobra, spróbuję zdwoić wieża. Dlaczego by nie spróbować? No możesz zbić, zbić B4, coś w tym stylu. B5 też mam, może tak. Jakieś takie sztuczki. Zobaczymy, może tak. Tutaj chcesz spróbować? No możesz. Tutaj, 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 dobra. Spróbujemy sztuczki. Może się pokusi obicie Pokusił się, a jeśli tak, to tak No wiadomo Skoczek na C4 wlatuje Jasne yy, Powrót na F8 może Tu to może tu Nie pozwolisz Dobra, skoczek B5, zwierza tutaj Trochę mnie jakby Jakbyś tutaj mnie troszkę tak, zagramy, żeby nie było F4. Ten pionek będzie cały czas przez mojego skoczka atakowany. Trochę jakby się tutaj zamknęło. Skoczek stanął dobrze u niego. Kurczę. Niestety to jest mój tutaj zły ten. Ale zaraz mam takie posunięcie. Mam taki i tego pionkę będę chciał wziąć. Będziesz musiał wrócić. H6 obrona. Królem sobie trzeba trochę podejść. Coś w tym A nie, to to jest też złe posunięcia. Wymieniasz, no właśnie. Ale nie. Jak wymiana, to tutaj. Robię. A, niestety nie mogę tam nic zrobić tym skoczkiem. Tak mnie sprytnie tutaj. Tak, tak chyba. Trochę mi się nie podoba ten sposób. Nie mogę tak walnąć tego. Nie mogę za bardzo. Ojej, tego pionka oddałem. Wracam. Hmm. Stoję w miejscu, słuchajcie. O! Udało się. On się chyba pomylił. Tego możesz wziąć. Tak, tak. Dobra, trochę mnie tutaj rozwiązałeś kolego. Odrobinkę. Skoczek niebezpieczny, strasznie niebezpieczny. No, pozycja się bardzo skomplikowała. What? Aha. No dobra, tutaj. Dobrze zagrał. Oj, dobrze zagrał na tę końcówkę. Muszę przyznać, tutaj. Co? Nie chcesz, co? Wow. Aha, tu za bardzo nie może. Może. Tak, muszę chyba, i tu. Postanowił jakoś zostawić sobie. To jest dobra decyzja z jego strony. Tu próbujemy. Ten będzie szalenie niebezpieczny. W sumie taki. Oj, podstawiłem. Tego nie widziałem. No Ojej, kolejna podstawka. No, tego w ogóle nie widziałem. Dobra, przegrywam. Przegrywam. Szkoda, szkoda, bo było bardzo dobrze. Było bardzo dobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz postaramy się. Fajnie, że gra. Cieszę się. C4, 2-1 dla niego. No dobra, lecimy. Gamit Hetmański. Okej, okay. niech będzie tak. Ja lubię sobie w ten sposób zagrać tutaj, zbić. Tak szacha. Wejść wieżą i gramy sobie w szachy w sposób normalny. Tak. Tutaj. Wszyscy zadowoleni. OK, roszada. Roszada nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Taki ruch będę miał też. Do ja tam, tam hetman, koniec tutaj. No tak, tędy muszę coś zrobić. Pionka nie wziąłem w sumie. Czy wzięcie pionka było ok? Nie wiem, tu naciskamy. Może ruch E4. O, właśnie, ruch E4 wydaje się bardzo sensowny. Ach, nie wydaje się bardzo sensowny, bo jest bicie. Ewentualnie Hetmanem zagrać tak, i wtedy, ale on goniec tu, może tu, w sensie na A4. No coś sprowokuje, mam nadzieję. Ale gość gra bardzo tak dosyć szybko. Tutaj spróbuję zagrać. No, koniec. Wow, to tego się nie spodziewałem ruchu. Ale chyba uderzę w centrum również. Grozi tak, więc on musi raczej zbić tu. Ja zbijam tu. Wieża się przydaje, bicie tu, bicie tu. Ok, chcę wybić gońca, wszystko to porozwiązywać c 8 z powrotem. Raczej tak powinien zagrać. A wtedy rąbnę tu. Jakieś takie ruchy trzeba uważać. Dobra, dziabnę tego gońca. On mi tutaj jest niepotrzebny. I wracam z powrotem. Chyba fajnie będę sobie patrzył w tę stronę. Tu naciskam. Zszedłem sobie ze związania. Tutaj grozi bicie. Jest dużo opcji, myślę, że dobrych dla mnie, mam nadzieję. No bo tutaj też może zagrać. Okej, okay, to my sensownie to wygląda. Będę musiał tak i dziabnie mi tu, ale wtedy mam opcję tu nie, bo tu i tu i tu. Dobra. Hmm. Hetman, hetmanem na jego miejscu bym tu zagrał. G3 będę musiał. On zbije. No ale te pionki zdwojone, to nie jest jakaś tam tragedia. O tak zagrałeś. A to ciekawe w ogóle jest. Tak chyba nie mogę. Muszę tu. Muszę tak. Źle, źle. Bicie tu. I Hetman F4 miał. Ale bym się tutaj, słuchajcie, pożegnał z partią. Nie widział tego. Nie widział. Tu możesz zagrać, tu możesz zagrać. Wracam szybko z koczkiem na dobrą placówkę. Nie pozwalasz mi tutaj zagrać tak. Rozumiem, proszę pana. W takim razie tu, jak tutaj, no to zawsze tam zbiłeś. Okej. Okay. Wierzą, 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 Trzymamy. Różno Polaki, dobra. Nie widział też ja również. Różnopolaki. Um. No tak trzeba tutaj. Nie ma wyjścia. Okej. Okay. Koniec wraca. Hmm. I tu podstawiam. Też nie widzi. Jakby wziąć tutaj wszystko teraz do końca. Zaryzykujmy. Ketmany zostawić nie. Nie chcę. Chyba dobrze robi. No nie. Moja decyzja prawdopodobnie była bardzo zła. Prawdopodobnie moja decyzja była bardzo zła. No ale biorę pionki, to jest jedyna moja szansa. A, i tu podstawiłem. Dobra. Kurczę, ale mnie tutaj y, jedzie, chociaż mógł to wcześniej już zrobić. No spróbuję jeszcze jedną na osłodę. Muszę tutaj go w końcu przełamać. Dobrze mi się z nim gra. Czuję, że jest gość w zasięgu. No ale póki co porażki są po mojej stronie. No i nie mam, te, nie mam tutaj za bardzo wyjścia. Dobra, mamy y, standardowy wariant. Lecimy, tak, 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 G5, skoczek, yy, okej, okay, wieża C7, bicie tutaj, wchodzi mocno, gość mocno wchodzi, najgorsze jest to, że on nie, nie ma zrobionej roszady, tutaj pilnujemy, tu bicie chyba jest, tak szybko, od razu to straciłem, tego gońca nie chcę stracić, tu jest jakieś wejście, aj... Od razu tam spróbuję nacisnąć, mimo że gość nie ma roszady. Jasne, tu jest wejście. Muszę tak, chyba. No nie ma roszady, wiem o tym, wiem o tym, wiem o tym. Tak, tu pilnuje. No dobra, zajął się tym skrzydłem. A ja tam próbuję, czy taki ruch jest. No zobaczymy, jak to wyjdzie, ale już mi się tutaj tak podoba. Skoczek, naciska na punkt. I wieża tu, grozi jakieś tam czasami bicie z widełkami, z rozwaleniem pozycji. Hetman póki co to pilnuje. Już nie pilnuje, zobaczcie. ha pilnuje w ten sposób, okej. Okay. Coś w tym stylu może. Hmm. Szukam tutaj jakiejś alternatywy fajnej, nie widzę póki co. Spróbuję tak i tak, żeby tu uderzyć i tu zagrać. Długotrwały proces, ale może zadziała. Tutaj. Okej, okay, on to widzi. On to widzi. A tak nie mogę za bardzo. Odejdę tu, żebym ewentualnie tutaj dziabnąć. Wszedłeś tu mi atakujesz. Jasne. I tutaj atakujesz. Ach, nie lubię tego. Trochę tego nie lubię. Muszę tak miękko zagrać. Tutaj. No niestety miękko gram. Bo szukam poświęcenia, kurczę. Nie mogę się go doszukać za bardzo. A wieża tutaj, i wtedy tu dziabne. Coś w tym rodzaju. No, on ma przewagę z tej strony, wiadomo. Tu mnie atakujesz, no właśnie. Tak. Wracam. Remis mnie satysfakcjonuje, więc on raczej nie będzie tego powtarzał. To takie zagranie też psychologiczne. Muszę szybko wierzą tam. Właśnie. Minus jest taki, że nie ma tam roszady. Szybko gra. Bardzo szybko gra. Tutaj by trzeba było reakcję łańcuchową zrobić: zbić, zagrać tu, tu. Aha. Będzie tak. Tylko, że właśnie. Wszystko broni teraz. Wpuściłem. Tak. A jak zbijesz? Mam chyba bicie tu. On tu, ja tu. Chyba tak. Nie mam wyjścia, muszę to dziabnąć. Nie, nie zbił. Wracam F3, bo tu w ogóle. Oczek szybko wchodzi tędy. Taka droga. Jak to z figurami stoi. Porówno. Hmm. Tu atakujesz co? No atakujesz. Też nie niezacięta walka. Muszę tutaj i muszę od razu tu. Mogę już niestety maszerować, nie podoba mi się to bardzo. Ależ partia, za mało czasu, żeby to wszystko dokładnie przeliczyć, ale słuchajcie, dzieje się w tym, w obronie królewsko-indyjskiej, dzieje się. Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Zbiłeś. Może to jest dobry pomysł z Twojej strony, niestety dla mnie. Tak. Muszę teraz się przerzucić chyba siłami. Tak i tak jeszcze mam opcję Tutaj zawsze jakieś poświęcenie No Dobra, strzałka Mam gońca tu Ej, no to jesteś mój Jesteś mój kolego Wie, że bronią wszystko działa pięknie Piękna partia, słuchajcie Cieszę się z niej bardzo no, Jeszcze rewanżyk Zapraszam No, mamy innego gościa Dobra, słuchajcie, no trzeba y, tutaj zagrać jeszcze Fajnie się grało z nim mimo tam porażki. E, no dobra, niech będzie tak. ok. Lecimy normalnie z tematem E3. Tutaj to wybijamy, jak jest B6, to wybijamy, wchodzimy na wolną linię, wybijam to wszystko do końca. Pionek wybił. No i cudownie mamy swoją grę koniec D3. E, zrobimy sobie roszadę C5. nabijemy. No, Jasne. I skoczek D4 stoi świetnie. Tu wejdziesz. No może, ja może wybiję to w ogóle. Na razie wstawię swoje figury na lepszą pozę i tutaj zmuszę go do tego pewnie posunięcia. Kto będzie miał lepiej? Mój skoczek czy jego goniec? A, zobaczcie, nie chcę, muszę pilnować. Będzie miał izolowanego pionka. Iście strategiczna pozycja. Może tędy. W takim razie spróbujemy coś zamieszać. Tu grozi, tu grozi. Wybicie grozi. No dobra, jeszcze jakiś tam goniec F3, fajnie można sobie zagrać. Hetman dobrze stoi. Wszystkie figury białych według mnie stoją dobrze. Czarne, no też dobrze. Skoczek E6 też jest ustawiony świetnie, tylko że atakujemy. Męczymy gościa. On musi się trochę wysilić mocniej. No właśnie, A tak nie mogę po prostu. A dlaczego nie? A kto mi zabroni? I powrót, tu jest obrona. Okej, okay, tak. Spoko, wybiję najwyżej gońcem, wybijam gońcem, pionek więcej, pionek więcej, a może zaraz jeszcze coś więcej, tu grożą jakieś maty, spoko, um. może tak, żeby skoczka nie było, jak szach, to tak sobie zagrywasz, nie w takich sytuacjach bardzo kusi, dobra, tu mogę sobie spokojnie to chyba wybić pionka. Spokojnie. Albo i nie. Może tego pionka oddać? Oddam tego pionka, nie otwieram linii. Jeżeli zbijesz, mam goniec d3, a tego możesz wziąć. Jeszcze lepiej zagrałeś. Twardy jest gościu. Tu. Tutaj zagrać. Chcę. Szach, tu, tu. Tak, widzę, jakiś tam ten zależności. Tu wejście. To jest właśnie coś za coś. Wejście, ale to chyba tak mogę. Tutaj tu. Skoczek na pewno coś będzie mógł zamieszać, ale. G3 gram. Tu zagrasz, król tu. Aha, bicie tu. Kurczę. Tu no właśnie. A jak zagram tu. Ty zagrasz tu. Ja mam zawsze tutaj. No właśnie, mam przecież obronę. Mam zepsu. Hop. I hop. Bronimy. I hop. Hop. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Dobry, dzisiaj solidny odcinek. Ranking do przodu, myślę, że fajne partie, dzięki serdeczne. Do następnego razu.